Bardzo serdecznie na naszym krótkim briefingu prasowym w czasie właściwie ostatniej prostej, tuż przed samymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. To naprawdę ostatnie dni, ostatnie godziny. Nasz okręg wyborczy spory, bo to dwa regiony, dwa województwa, małopolskie i świętokrzyskie. I tym bardziej cieszę się, że akurat zakończenie tej kampanii, czy prawie ostatnie minuty kampanii tu w Tarnowie. Jedynka z naszej listy, człowiek, który tę listę nie tylko otwiera, ale jest jej liderem, dziś będzie miał przyjemność spotkać się z Państwem i z mieszkańcami naszego miasta. Pan minister Bartłomiej Sienkiewicz. Dzień dobry Państwu. No cóż, ostatni raz byłem przed wyborami. Bardzo dużo się zmieniło w kraju przez te 5 miesięcy. Teraz jestem po wyborach parlamentarnych, które tę zmianę uruchomiły. I tuż przed eurowyborami. Proszę pozwolić, że parę słów temu poświęcę, bo chciałbym wrócić do przeszłości. Może zacząć od takiej rzeczy najbardziej oczywistej i twardej. Znaczy, powiedzmy sobie to szczerze i bardzo bym chciał, żeby to doszło do każdej mieszkanki, każdego mieszkańca ziemi tarnowskiej, miasta Tarnów. Gdyby nie wygrana koalicji 15 października, to grupa Azoty by nie istniała. Zostałaby rozebrana. Takie plany były, takie zamiary. Odbieraliśmy takie sygnały wielokrotnie przed wyborami. Nasze zwycięstwo uratowało grupę Azoty, tarnowską grupę z siedzibą całej grupy w Tarnowie. I to jest w ogóle kluczowa historia dla rozwoju miasta, ponieważ bez tego centrum przemysłowego nieuchronnie miastu groziłaby marginalizacja. Tam, gdzie jest porządne, duże miasto, tam musi być porządny, duży przemysł. Jeśli nie ma tego drugiego elementu, mamy do czynienia ze stopniową degradacją. Tę degradację udało się powstrzymać. W ostatnich dniach, tygodniach dochodzą nas nieustająco sygnały o tym, co nasi poprzednicy robili, jak kradli pieniądze Polaków, w tym także i Tarnowian. Z jaką bezczelnością rozdawali pieniądze przeznaczone na ofiary przestępstw, ludzi skrzywdzonych, na swoją propagandę polityczną. Ile to było set milionów? I z kolei mamy kolejne informacje o tym, jak druga grupa mafijna pana byłego premiera Morawieckiego kupowała specjalny sprzęt na Ukrainę po to, żeby go potem sobie po cichutku rozdawać w kampaniach wyborczych. Sprzęt za prawie 100 milionów złotych. Podobne zamiary były z grupy Azoty. Czuję wielką satysfakcję stojąc tutaj w Tarnowie i móc powiedzieć tarnowianom w twarz: tak, zatrzymaliśmy tą patologię i nie pozwolimy, żeby wróciło. Jeśli mówimy jeszcze o kwestiach z przeszłości. Kiedy ostatni raz byłem i stałem tu przed Państwem w Tarnowie, mówiłem, że będzie inaczej także w wymiarze kultury. I tak się stało. Festiwal filmowy, parę jeszcze innych rzeczy udało się załatwić, ponieważ poprzednicy nie widzieli powodu, dlaczego takie miasto jak Tarnów nie ma się rozwijać kulturalnie. A tymczasem kultura jest przynależna Tarnowowi i Tarnów jest niczym innym jak fabryką kultury. Tylko trzeba pozwolić uruchomić tę fabrykę. Udało się za czasów krótkiego, co prawda, mojego ministrowania tę fabrykę uruchomić. I jeszcze jedna rzecz z przeszłości, bo przecież mówimy przecież o wyborach do Europarlamentu. Dwa szpitale tarnowskie. Strefa, klaster przemysłowy z 91 przedsiębiorstw, które tam ruszyło i zaczęło zatrudniać ludzi. Ten budynek, multimedialne centrum, to wszystko z pieniędzy unijnych. Polska się rozwija dzięki pieniądzom unijnym, a nie rozwija się wtedy, kiedy rządzący walczą z Unią, kłamią, insynuują. I ostatnią rzeczą z przeszłości, którą chcę powiedzieć, że rozmawialiśmy wtedy przed wyborami parlamentarnymi o roli mediów publicznych.
ten krwotok kłamstw, to szczujnie udało się zatrzymać. Poczytuję sobie to za zaszczyt, że mi to zadanie przypadło i cieszę się, że mogę powiedzieć Tarnowowi i jego mieszkańcom, tak, zatrzymaliśmy to. Nie będzie szczucia Polaków na Polaków. Będziemy krytykować rządy, możemy być sami krytykowani, ale nie będziemy rozłamywać polskiej wspólnoty na gorszych i lepszych, na Polaków i nie na Polaków. Ze smutkiem muszę przyjąć fakt, że część wysokich hierarchów kościelnych wzięło udział w tej podłej nagonce i w tym dzieleniu Polaków. Mam nadzieję, że przyjdzie w końcu jakiś czas w Kościele polskim, w którym inni hierarchowie będą mówić językiem wiary, a nie językiem politycznej nienawiści. To tyle o przeszłości. Jeśli Państwo uznają, zwracam się do Tarnowian, że jestem w sposób polityczny, wiarygodny, bardzo bym prosił o głos. Jeśli tego głosu nie dostanę, zrozumiem, ale będę walczył dalej. Bo taką mam naturę. Po prostu podejmuję się zadań i staram się je doprowadzić do końca. A co do przyszłości, proszę Państwa, bo mówiłem cały czas o przeszłości. Niedługo z panem prezydentem siądziemy już bez marynarek i będziemy spokojnie rozmawiać o tym, co Tarnów może uzyskać z Unii Europejskiej w tej nowej perspektywie. I dlaczego chcemy, żeby właśnie pieniądze unijne pracowały w Tarnowie i na co mają pracować? Jako europoseł oczywiście nie opuszczę Tarnowa. To przyrzekam tak, jak przyrzekałem to przed 15 października. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, może ja troszkę, chyba że złapię. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi za kolejną wizytę. To tak nieczęsto się zdarza, że w odstępie kilku tygodni w zasadzie, a może nieco ponad miesiąca, możemy gościć tutaj polityków z pierwszych stron gazet. Co więcej, kogoś, kto obiecał i obietnicę dotrzymał, ponieważ zarówno Tarnowska Nagroda Filmowa, jak i Festiwal Comedy Italia otrzymały dofinansowanie z ministerstwa, a cały czas rozmawiamy jeszcze z Telewizją Polską o koncercie, który mógłby tutaj wakacyjny odbyć się właśnie w Tarnowie. Z panem prezesem Sobutem jesteśmy w kontakcie. To też zasługa pana ministra Sienkiewicza. Bardzo serdecznie dziękuję za tę obecność w Tarnowie, za to, że za chwilę będę mógł trochę się pożalić, ale też poprosić o poradę co do przyszłości. No i drodzy Państwo, apeluję do wszystkich o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak jak pan minister powiedział, bez względu na to, czy ten głos pójdzie na ministra Sienkiewicza, czy nie, to jest bardzo istotne, bo od frekwencji zależy liczba mandatów w naszym okręgu, dużym okręgu, Małopolsko-Świętokrzyskim. W związku z tym ta frekwencja powinna być wysoka i mam nadzieję, że pokażemy, że wspólnie jesteśmy w stanie wywalczyć na przykład dodatkowy mandat dla Małopolski. Zachęcam do tego udziału już 9 czerwca. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę Państwa. Tak, chcemy bardzo, żeby ten głos był mocno słyszalny. Wzywamy wszystkich, apelujemy do wszystkich i zapraszamy wszystkich do tego, żeby 9 czerwca skorzystali ze swojego głosu, skorzystali ze swojego przywileju, ze swojego prawa. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Myślę, proszę Państwa, że teraz jest taki moment, w którym moglibyście Państwo zadawać pytania. Jeśli ktoś ma pytanie, to bardzo proszę.